Hala spożywczaka wypełniona niemal po brzegi. Mecz szczególny, Ford Germas Ekstraklasy koszykarek. Witamy serdecznie. Biała Gwiazda, czyli Wisła Kraków, wicelider Ford Germas Ekstraklasy kontra toruńskie Katarzynki. Zespół, który broni tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. Wisła Kanpak Kraków, reprezentant, nasz reprezentant w żeńskiej Eurolidze kontra Torunianki. Na razie piąte miejsce w Ford Germas Ekstraklasie, ostatnio wygrywane tylko spotkania, no ale drużyna Wisły Kraków jest tutaj zdecydowanym faworytem, najeżona reprezentantkami kraju i innych narodowości, o czym za chwilę, z gwiazdą absolutnie pierwszego światowego formatu, przywitaną tutaj ze szczególnymi honorami, Amerykanką Tiną Charles, jedną z najlepszych obecnie koszykarek na świecie, reprezentantką Stanów Zjednoczonych. No i tak wygląda właśnie ekipa prowadzona przez trenera Jose Hernandeza, Hiszpana, który ma naprawdę w tym momencie fantastyczny zespół. Natomiast toruńska Energa tutaj pewnie będzie starała się osiągnąć po prostu jak najlepszy rezultat i pokazać jak najlepszą grę. Nie trzeba pewnie nikomu przypominać, największe sukcesy w żeńskiej koszykówce akurat pod wodzą El Medina Omanicza i brązowy medal również w poprzednim sezonie. Szykują się zmiany w obu zespołach. 10-6 po tym trzypunktowym rzucie Pauliny Pawlak. Reprezentacyjna rozgrywająca przyłożyła tutaj solidnie, trafiając z dystansu. Weronika Itczak, pretendująca w reprezentacji Polski właśnie do tej pozycji, na której gra. Paulina Pawlak, ale tutaj Adrian Ross. Na razie podrywa toruński zespół swoimi celnymi rzutami. 10-8. Wisła nie odskoczyła na razie. No a może udałoby się tutaj wyrównać, może udałoby się prowadzić przez chociaż chwilę. Dobrze, Weronika Itczak. Muszą toruńskie dziewczyny uwierzyć w to, że z Wisłą można walczyć. Nicole Michel, teraz ona przez całe boisko i faulowana przez Justynę Żurowską. Ostatnia kwarta tego spotkania, no i wynik dużo lepszy niż po pierwszej części meczu. Na trzecią kwartę po przerwie Torunianki wyszły chyba przede wszystkim dużo odważniej niż na początek tego spotkania, bo no te pierwsze 20 minut to strach w oczach, trzeba przyznać, a w kwarcie trzeciej toruńska drużyna Energa wygrywa z Wisłą Kraków 26-12, 14 punktów odrobionych, no i początek ostatniej kwarty rozpoczyna się też nieźle. Nicole Michel trafia z faulem, jest już 58-49, akcja 2+1 i publiczność podrywa się do gremialnego dopingu. 58-49, biorąc pod uwagę, że mieliśmy 25 punktów przewagi po pierwszej części spotkania, nawet 26 dokładnie, 46-20, no teraz te 11 punktów zdobywa 2. Proszę bardzo, Paulina Misiek, faulowana przez Katarzynę Krężel, a wcześniej 2 punkty reklamowana w tym spotkaniu, przed spotkaniem przywitana tutaj ze specjalnymi honorami Tina Charles, 60-51, i Paulina Misiek. Teraz jej szansa na akcję 2+1. Wykorzystana. Mowa o drużynie w białych strojach. Toruńska Energa totalnie odmieniona. 5 punktów straty. Wisła Kanpak Kraków. Teraz gwiazdy Wisły nieco pogubione, ale Paulina Pawlak odkupuje swoją winę po części tym trzypunktowym rzutem z wcześniejszej akcji. Jest 65-57. Zupełnie inaczej mentalnie gra zespół toruńskiej Energii. Odważnie swoje, bez kompleksów, naprzeciwko koszykarek toruńskiej
oczywiście krakowskiej Białej Gwiazdy. No i tutaj pod tablicą Tina Charles, to jest potężne wzmocnienie. Paulina Pawlak jeszcze na koniec. Efektowna świeca, ostatecznie 80-69. Wstydu nie ma. Jeszcze raz, Energa powinna bardziej wierzyć w swoje możliwości. Torunianki nieco zdeprymowane na początku tego spotkania. Za dużo straciły i nie dogoniły. W ostatniej kwarcie Wisła Kanpa Kraków zdobywa 22 punkty, natomiast 23 toruńska Energa, więc również czwarta kwarta wygrana, chociaż jednym punkcikiem, ale zawsze i dwie różne odsłony. Pierwsza i druga kwarta dla Wisły 26-11, 20-9, a druga, a trzecia i czwarta kwarta dla Energii 26-12 i 23-22. Ostatecznie cały mecz 80-69 wygrywa drużyna mistrzyń Polski.